środek Łazienek Królewskich. Myślałem, że będziemy mogli się schronić w takiej ciszy. Tutaj panowie wiercą, ale nie przeszkodzą nam zrobić dobrej rozmowy. Ale też, Ela, spotykamy się po ramówce Polsatu. Po tym, po wielu twoich nagraniach naszego nowego domu. Tutaj też spoglądają na nas przechodnie. Czy ty zawsze marzyłaś o takim właśnie życiu? Nie, ja marzyłam, żeby być prawnikiem. A stało się inaczej. No bo studia jednak aktorskie we Wrocławiu, tak. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, skończyłam szkołę teatralną we Wrocławiu. No i występuję, ale na zupełnie innej scenie i przed zupełnie inną publicznością. Prawda. Czy u was też się mówiło, tak jak u mnie na studiach dziennikarskich, że kochani, róbcie swoje, starajcie się może bardziej grać, a mniej być tutaj, bo tak naprawdę tylko 10% z was może będzie pracować w zawodzie. Ja pamiętam, że jeden z moich profesorów udzielił mi rady na drugim roku, którą stosuję do dziś. Elka, nieważne co mówią, byleby nazwiska nie przekręcali. Okej. Okay. Natomiast słowo trzeba coś zagrać, albo trzeba występować, absolutnie w naszym słowniku nie powinno funkcjonować, bo oczywiście to jest tak, że my możemy zagrać wszystko, bo nie trzeba być mordercą, żeby tego mordercę zagrać. Jasne. Natomiast musi to być prawdziwe. Bo jeżeli to nie będzie prawdziwe, jeżeli to będzie sztuczne, jakieś wydumane, no to nikt nie będzie tego chciał oglądać. Mhm. Mi się bardzo podoba, jak prowadzisz swoją ścieżkę, bo to nie jest tylko bycie aktorką, ale też i występowanie w programach, i prowadzenie ich. I jak ktoś na to patrzy z boku, to na pewno widzi takie wspaniałe, cukierkowe życie. Powiedz mi, jakie są cienie tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj zawodowo? No, na pewno dużymi minusami w tym zawodzie jest brak anonimowości. Mhm. I na przykład ja zdecydowanie wolę wyjechać za granicę na urlop, ponieważ wiem, że gdziekolwiek nie pojadę tutaj w Polsce, nie będę mogła być w 100% sobą, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto zrobi jakieś zdjęcie w sytuacjach, kiedy ja jestem absolutnie prywatnie. Jasne. Bo nie ma problemu, gdy ktoś podejdzie, zapyta, przepraszam, czy mogłabym zrobić sobie z panią zdjęcie. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli to są zdjęcia robione gdzieś, wiesz, z ukrycia, w jakichś momentach, nie wiem. Masz za sobą takie doświadczenia? Oczywiście, że tak. W momentach, wiesz, kiedy się gdzieś przebieram, na przykład, albo ubieram, bo schodzimy z plaży i tak dalej, no to nigdy nie jest fajne. I najczęściej oczywiście takie zdjęcia pojawiają się potem gdzieś na różnych portalach dostajemy nawet niestety czasem maile, że chętnie państwu przyślę takie zdjęcia, ile za nie zapłacicie. Dokładnie. Także z naszą kostką, której dzisiaj nie mam Wiwy, takie rzeczy na szczęście się nie dzieją. Za tobą też wiele już nagrań do nowego sezonu Nasz Nowy Dom. Mhm. To taka sytuacja, która no pewnie jest i szczęście, ale też jest trud, bo jednak gdy zastępuje się kogoś, panią Katarzynę Dowbor, która tyle lat brała udział w tym programie, to pewnie w tej głowie walczą jakoś tam te dwie emocje. Czy ty masz takie poczucie, że ktoś ci próbował chcący lub niechcący odebrać radość z tego wydarzenia? Wiesz co, ja po pierwsze absolutnie nie używałabym słowa zastąpić. Okej. Okay. Bo wszyscy o tym wiemy, pani Katarzyna od wielu lat prowadziła ten program i nie ma co tu dyskutować, bo jest ikoną. Dokładnie. Jest ikoną i do tej pory była twarzą tego programu i absolutnie to jest rzecz oczywista, myślę, dla wszystkich. I próba, jak to mówić, zastąpienia pani Katarzyna od razu spaliłaby na panewce. To nie o to chodzi. Bo to nie o to chodzi. Myślę, że to jest też tak, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie będzie łatwe dla nikogo. Na pewno nie było to absolutnie łatwe dla pani Katarzyny. Nie było to łatwe dla całej ekipy, dla produkcji, dla całego zespołu, który tworzy ten program. I nie było to łatwe dla mnie. To jest tak, że wszyscy, którzy oglądali ten program, łącznie ze mną, przyzwyczaili się do prowadzącej, tu mówię o pani Katarzynie, i dla wszystkich to było zaskoczenie, że pani Katarzyna przestała być już prowadzącą program Nasz Nowy Dom. Dla mnie było tym większe, kiedy zaproponowano mi po tym rolę prowadzącej. I pierwsze, o czym pomyślałam, to ludzie mnie zeżrą. A tak naprawdę za chwilę przyszła też taka myśl do głowy,
że to spotka każdą osobę, czy to będę ja, czy to byłby zupełnie ktoś inny, kto znalazłby się na tym moim akurat teraz miejscu. Ja nie boję się krytyki i ja nawet bardzo ją szanuję, jeżeli jest ona konstruktywna. Natomiast jeżeli mówimy o zwykłym hejcie, no to z jednej strony jestem kobietą, jestem człowiekiem i nikt nie lubi być obrażany i krytykowany za to, nie jaką pracę wykonuje, tylko za to, jak wygląda. A z drugiej strony już to nie jest pierwszy raz, kiedy nazywano mnie w ordynarny sposób grubą świnią, wieprzem, czy tego typu podobnymi określeniami czy epitetami. I już mnie to chyba nie rusza.